Hejka potworki, tu Artu. Nareszcie znamy datę wydania nowego dodatku do gry oraz darmowej aktualizacji, dzięki której otrzymamy nową grupę wiekową z niemowlakami. Jak już wcześniej było zapowiedziane, tak się stało. Nowe rodzinne miasto w nowym dodatku, no i te małe rowerki dziecięce. Rozkoszne. To wszystko zapowiada się intrygująco, ale może przyjrzyjmy się bliżej tym zapowiedziom. Zaczynamy. Pamiętajcie, żeby dać mi łapkę w górę, będzie mi bardzo miło, widząc, że ci się podoba. No i zasubskrybuj mnie, jeśli jeszcze tego nie robisz, a będziesz zawsze widział moje nowe filmy jako jedna z pierwszych osób. Niemowlaki to dodatkowy etap w życiu Sima, pomiędzy noworodkiem a małym dzieckiem. Co prawda jeszcze trochę trzeba będzie poczekać, ale wraz z wiosną, która jest coraz bliżej, 14 marca otrzymamy aktualizację z tymi maluchami. Ciekawy jestem, czy wy na nią czekacie, bo ja coraz bardziej. Wydaje mi się, że doda to świeżości do gry i, to co jest bardzo ważne, będzie za darmo. Nowym, kolejnym po licealnych latach dodatkiem będzie Razem Raźniej, czyli po prostu znane nam z trójki pokolenia. No ale to nie jest The Sims 3, więc nie myślmy, że to samo. Jednym z najciekawszych elementów, jaki się pojawi, to rozbudowane drzewo genealogiczne. Dajcie znać w komentarzu, czy tak samo jak ja, z podziwem i fascynacją lubicie przeglądać połączenia rodzinne widniejące na jednej karcie? Ja wprost uwielbiam. A teraz, gdzie będziemy mogli zobaczyć nie tylko połączenia rodzinne, ale także stosunek, jaki ma się do danej osoby, czyli na przykład, czy lubią się, a może przeciwnie, doda to całości ciekawego wyglądu. Wypadanie zębów jako część etapu życia dzieci. To ciekawy szczegół i myślę, że ucieszy niejedną osobę. A co to? Sam będzie mógł sobie wyrywać kołyszące się zęby? Nieźle. Technicznie przypuszczam, że będzie to na zasadzie włączania lub wyłączania tej opcji, tak jak jest to w przypadku zarostu z dodatku licealne lata. Bitwa na poduszki to jest okej, ale kolejne łóżka piętrowe, które już się pojawiły w innym dodatku, są trochę zapychaniem zawartości. Zamiast tego lepiej byłoby dać coś nowego, czego jeszcze nie było. Muszę przyznać, że to poruszanie się niemowlaków i ogólnie ich zachowanie jest bardzo urocze i tak realistyczne. No aż ciepło się robi, patrząc na to. Pojawi się nowy, naprawdę duży domek na drzewie. Myślałem, że to będzie gotowy model do kupienia w trybie kupowania, ale wygląda na to, że nie. Będzie go trzeba samemu zbudować. A to bardzo mi się podoba. Dzięki temu będziemy mieli dodatkową rodzinną rozrywkę. Tylko czemu są tutaj sami Simowie? Trochę dyskryminujące. W moich rozgrywkach Simki są bardzo aktywne. No ale efekt końcowy domku na drzewie robi wrażenie. Nowy rodzaj przyjęcia? Bociankowe. Miła niespodzianka na narodziny dziecka. Już mnie ciekawi, jakie będą nagrody za ukończenie zadania, no i w samych prezentach. Zwróćcie uwagę na wyrzutnię konfetti, która jest po obu stronach. Ciekawy element. Myślę, że przyda się do niejednej imprezy. Sami przyznajcie, że trochę zabawnie to wygląda, ale super, że pojawią się też aktywności dla starszych Simów. Nowe miasto San Sequoia. Nadbrzeżny region, położony nad oceaniczną zatoką, będzie podzielony na trzy dzielnice. Kotwicowe wybrzeże, ogrody Gilberta oraz tereny mieszkalne na wzgórzach. Rodziny mogą urządzić sobie wypad do parku miejskiego, by wspólnie pospacerować, jeździć na rowerze, biegać lub wędrować szlakiem przyrodniczym wzdłuż brzegu jeziora. To, co się bardzo powtarza w zwiastunie, to pieprzyki, krosty, znamiona, po prostu niedoskonałości skóry, które przecież ma każdy człowiek. To bardzo urealnia naszych Simów. Dzięki temu nie będą tacy idealni, będą wyjątkowi, jak każdy człowiek. Przecież świat jest piękny właśnie dlatego, że jesteśmy tak wyjątkowi, każdy i każda z nas. Teraz taki też będzie świat Simów i to jest bardzo fajne. O ile dodatek będzie zawierał w sobie wiele nowych elementów, to mam wrażenie, że będzie się skupiał na rozbudowie życia niemowlaków. Mam nadzieję, że to nie przejmie całego sensu dodatku. Jak wspomniałem, aktualizacja gry podstawowej o nowy etap życia, czyli niemowlęta, będzie 14 marca, a sam dodatek Razem Raźniej wyjdzie dwa dni później, 16 marca. Dodatkowo, jeżeli kupimy dodatek przed 27 kwietnia, to otrzymamy dodatkową i według mnie niemałą zawartość. Przeuroczą huśtawkę dziecięcą, małą zjeżdżalnię i nosidełko dla niemowląt. Całkiem przyjemny zestaw. Daj znać, co najbardziej ci się spodobało w tym dodatku i czy planujesz go kupić. Ja już się nie mogę doczekać, by pokazać wam jeszcze więcej informacji na ten temat. Dzięki za łapkę w górę i oglądanie. Zapraszam do moich poprzednich filmów i życzę wszystkim simowego weekendu. Trzymajcie się!